Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Elma Skincare to firma produkująca najwyższej jakości produkty kosmetyczne oparte na naturalnych składnikach ziołowych. W ofercie firmy znajdą Państwo kremy, maści i olejki, które pomagają w pielęgnacji skóry, wzmacniają włosy i paznokcie, relaksują i uśmierzają bóle mięśni i stawów, a także są pomocne w leczeniu wielu problemów skórnych. Wszystkie produkty zostały zatwierdzone przez Health Canada i otrzymały certyfikat Natural Product Number. Produkty dostępne są w większości polskich sklepów w Ontario. Po więcej informacji odwiedź stronę elmaskincare.com. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że główny departament mojej firmy specjalizuje się w fachowej obsłudze w zakresie nieruchomości komercyjnych? Ta dziedzina wymaga dodatkowych specjalizacji. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. W ubiegłą niedzielę z okazji święta patronalnego w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze miał miejsce odpust ku czci patrona parafii. Przedstawimy Państwu sprawozdanie z uroczystej mszy świętej, podczas której upamiętniono także jubileusze kilku ważnych wydarzeń. W rozpoczynającej Eucharystię procesji za ministrantami, szafarzami i przedstawicielami rodziny Różańca Świętego niosącymi sztandar parafialny do ołtarza podchodzili pełniący w parafii posługę kapłańską ojcowie Tomasz Jarosz, Paweł Pilarczyk, Ludwik Ludwiczak, przybyły do parafii niedawno po 30 latach służby misyjnej w Kamerunie, ojciec John Bosco, kapelan szpitala Trillium w Mississadze i proboszcz parafii ojciec Janusz Błażejak, będący przewodniczącym konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę oraz prowincjał prowincji wniebowzięcia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, ojciec Alfred Grzępa, którym przy świętej przewodniczył. Wśród osób uczestniczących w tej szczególnej Eucharystii, specyficznej również ze względu na dostosowanie się do zarządzeń związanych z wciąż nieustającą epidemią koronawirusa, byli konsul generalny Polski w Toronto Krzysztof Grzelczyk, przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska oraz reprezentujący władze i pracowników obchodzącej 75. rocznicę założenia Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, członkowie Rady Dyrektorów i Zarządu na czele z przewodniczącą Rady Elżbietą Morgan i prezesem zarządu Andrzejem Pitkiem. Witając zgromadzonych, ojciec Janusz Błażejak z żalem odnotował różnicę między tegorocznymi a dotychczasowymi obchodami odpustów parafialnych oraz poinformował o intencjach, w jakich mszę świętą sprawowano. Moi drodzy, jaka wielka różnica między tym rokiem a każdym innym w historii tutaj w naszej parafii. W tą niedzielę obchodzimy odpust nasz parafialny. Zazwyczaj było bardzo tłocznie, trudno było wejść nawet do kościoła. Grała orkiestra dęta. Zawsze był biskup, który przewodniczył tej naszej dzisiejszej uroczystości. A w dzisiejszych czasach musimy patrzeć się, ile ludzi może wejść, zachować ten social distance, co to parę miesięcy zrobiło z tym światem i z nami.
Witam Was bardzo, moi drodzy, serdecznie w tym szczególnym dniu, kiedy tyle uroczystości przepięknych się zebrało i celebrujemy stulecie cudu nad Wisłą. Już no srebrny jubileusz naszej kaplicy Bożego Miłosierdzia, 75-lecie Credit Union, kiedy to dwaj nasi ojcowie oblacie założyli tą przepiękną instytucję. Również ojciec Alfred Grzępa w kilku słowach podkreślił, jak ważnym wydarzeniem w życiu parafii jest odpust oraz upamiętnienie rocznic wspomnianych przez ojca proboszcza. Chcemy się dzisiaj bardzo gorąco modlić o to, aby ta parafia była mocna właśnie Bogiem, właśnie Eucharystią, żeby nastały czasy, że będziemy mogli się cieszyć wszyscy tutaj razem, nie licząc już ile wejdzie do tego Kościoła, ale żeby ta wiara, która zostaje poddana próbie, była wiarą naprawdę mocną i aby kiedyś to zaowocowało jeszcze większą więzią z Bogiem. A więc podczas modlitwy wiernych prowadzonej przez lektorkę panią Zuzannę Stupak modlono się o Boże błogosławieństwo i dalsze łaski dla wszystkich adorujących w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, zaś w setną rocznicę cudu nad Wisłą modlono się także w intencji naszej ojczyzny. A z okazji 75. rocznicy powstania Credit Union modlono się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich jej członków oraz o dalszy rozwój tej największej na świecie polonijnej instytucji finansowej. Do wszystkich wymienionych intencji, w jakich sprawowana była msza święta, odniósł się wygłaszający homilię ojciec Alfred Grzępa. Posłuchajmy fragmentów jego niezwykle interesującego kazania. Moi drodzy, my dzisiaj w waszej parafii chcemy świętować wiele różnych rocznic. Tak jak słyszeliście na początku, ile jest dzisiaj intencji w tej parafii danej, aby uczcić pewne momenty, które dotyczą i duchowego, i materialnego wymiaru naszego życia. Parafia świętego Maksymiliana Kolbe. Piękny patron. Wspaniały patron. Patron, który zawsze będzie bohaterem. W cichości oddaje swoje życie. Odchodzi bardzo niespektakularnie, tylko właśnie w samotności i zjednoczeniu z Bogiem. Wyobrażacie sobie, jak to było nieraz. Były przywoływane te słowa, jak odchodził, jak umierał. Jak w samotności, w tej celi musiał zmagać się z samym sobą, ze swoją słabością, ale wygrał. Wygrał tylko dlatego, że był zjednoczony z Chrystusem. I moi drodzy, w waszej parafii bije piękne serce. Tym sercem jest kaplica Najświętszej Adoracji, Najświętszego Sakramentu. 25 lat. I dużo, i niedużo, ale jest to pewien okres życia, gdzie przez te 25 lat, dzień w dzień, noc czy dzień, czy jakieś zawieruchy, czy nie wiadomo co się działo, byli obecni ludzie. Aż do tego roku, kiedy zamknięto na jakiś czas tą kaplicę. Ale jest z czego się cieszyć, że właśnie ta modlitwa tylu ludzi przez te 25 lat stała się umocnieniem tej parafii. I dlatego jest ona taka prężna, dlatego jest taka właśnie spektakularna czasami, kiedy przychodzą normalne czasy. Przecież tutaj najwięcej dzieje się w tej parafii. Ale to nie tylko to, co zewnętrzne. To wychodzi z głębi właśnie tej modlitwy, którą wy, parafianie, tam zanosicie przed Najświętszym Sakramentem. Moi drodzy, także trzeba i wypada wspomnieć dzisiaj o stuleciu tej Bitwy Warszawskiej, która oczywiście w mediach bardzo mocno jest i szeroko dyskutowana, pokazywane są różne aspekty tej bitwy.
Przecież to tak jak pod Wiedniem, dla mnie to się kojarzy jednoznacznie, było uratowanie przed najazdem nie tylko bolszewików, ale przede wszystkim niewiary, która miała wtargnąć do Europy. Przecież bolszewizm kojarzył się i nie tylko kojarzył, ale był jednoznaczny, że Boga nie ma. Jedyny Bóg to była partia albo ktoś, kto stał na czele tej partii. I to wszystko chciało wtargnąć do Europy. I znowu naród polski, który organizuje się, który się jednoczy, idzie i przeciwstawia się tej ogromnej sile i zwycięża. Ale zwycięża też dlatego, że byli to ludzie wiary. Byli to ludzie, którzy ofiarowali właśnie swoje życie, tę walkę Matce Najświętszej. I dlatego mówimy, że był to cud nad Wisłą. Nawiązuje do tych materialnych aspektów życia polonijnego, gdzie właśnie powstaje w 1945 roku Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza przy współpracy ojców oblatów w budynkach kościelnych. W bardzo skromnych warunkach na początku tworzy się właśnie coś, co ma pomagać przeżyć konkretnie naszym rodakom. I właśnie dzisiaj mija 75 lat od założenia Credit Union. Wielkie podziękowanie należy się ojcom, ojcu Puchniakowi i ojcu Smytowi, bo to oni byli tymi, którzy na początku bardzo mocno się przyczynili do rozwoju Credit Union, ale także wielu osobom świeckim, którzy bardzo mocno zaangażowali się, aby ludzie mogli mieć normalny statut tutaj w Kanadzie, aby mogli zaoszczędzić pieniądze, aby mogli normalnie żyć. I też za to należą się dzięki. Dzięki Panu Bogu, dzięki współpracy dobrych ludzi mamy tak wspaniały Credit Union. Niech więc święty Maksymilian Kolbe, patron waszej parafii, wyprasza wam wszelkie potrzebne łaski każdego dnia. Niech prowadzi was ku Chrystusowi i niech wasza wiara wzrasta każdego dnia. Amen. Liturgii mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ojciec prowincjał, udzielając następnie wspólnie ze wszystkimi kapłanami Komunii Świętej wielu wiernym, z których ponad 100 uczestniczyło w Eucharystii zdalnie, oglądając w sali parafialnej transmisję na ekranie telewizyjnym.